Widzewskie TBS zaprasza na program Łódź buduje. Na rok 98 powstaje inwestycja, która może być uznana za modelową inwestycję uzupełniającą pierzejową zabudowę śródmiejską. Co to znaczy? Kiedy przystępowaliśmy do planowania na tej działce, była to zarośnięta, zaniedbana przestrzeń. Taki rodzaj też troszeczkę wysypiska, a trochę miejsca do wyprowadzania psów. Pomyśleliśmy sobie, że wprowadzenie nowej zabudowy właśnie w linię ulicy Nawrot spowoduje nie tylko podwyższenie jakości tej zabudowy, ale także zmieni jej wizerunek. Ta inwestycja, mimo że zawiera zaledwie 37 mieszkań, z czego 17 mieszkań będzie dla gminy, jest zbudowana w takim kształcie litery L i to jest zagospodarowanie 100% działki. Co to znaczy? Poważnym problemem w budowie właśnie w tego typu zabudowie śródmiejskiej są miejsca parkingowe. Ten problem można rozwiązać w ten sposób, że pierwsza kondygnacja będzie przeznaczona dla parkujących samochodów, ale przy tak małej działce jak na ulicy Nawrot musi zająć 100% miejsca. W jaki sposób uzyskamy ten chociażby minimalny efekt ekologiczny? Zielony dach nad powierzchnią garażu. Ten zielony dach powoduje, że człowiek wyglądający z tej oficyny, patrzący na podwórko, widzi trawnik. Widzi trawnik, a więc tak, jakby ta przestrzeń była z poziomu zero zagospodarowana zielenią. Mamy już za sobą takie inwestycje, tak jest na ulicy Wysokiej 30. Rozmawialiśmy z lokatorami, lokatorzy uważają, że jest to bardzo fajny pomysł, no bo kiedy wyglądają przez swoje okno, nie widzą czarnej papy na dachu, widzą zielony trawnik, tak jakby on był dokładnie na poziomie gruntu. Muszę powiedzieć, że tak bardzo się cieszyłam, jak widziałam już szansę dostania tego mieszkania, że ja tu przychodziłam jako nadzorca. Przychodziłam, oglądałam, chodziłam tu, patrzyłam, kiedy cieszyłam się, jak widziałam już u siebie balkon. Jeżeli chodzi o Nawrot 98, to tam budowa jest niezwykle trudna. I to też spowodowało, że będziemy musieli uzbroić się troszeczkę w cierpliwość. 100% zabudowy działki oznacza, że i miejsce na dźwig, i sposób dostarczania materiału budowlanego, prace montażowe są wyjątkowo trudne i takie bym powiedział precyzyjne. To nie jest budowa prostego budynku z czterech stron z dostępem. W dodatku jeszcze z tych problemów takiej budowy śródmiejskiej mieliśmy tam zabezpieczenie nieruchomości sąsiednich. Co
to znaczy zabezpieczenie nieruchomości sąsiedniej? Każdy, kto budował w Śródmieściu Łodzi, wie, że to, że na planach pochodzących z bardzo dawnych czasów kamienica posiada, sąsiednia posiada fundamenty, nie oznacza, że ona je posiada. Jedna z sąsiednich kamienic posiadała tylko połowę fundamentów. W związku z czym znowu powstała konieczność prac ziemnych, prac wzmacniających i dzisiaj możemy powiedzieć, że poprawiliśmy jakość nie tylko w obszarze naszej inwestycji, ale także poprawiliśmy bezpieczeństwo i stabilność konstrukcji nieruchomości sąsiednich. Również nieruchomości, które graniczą z drugą stroną naszej działki, dzięki temu uzyskały kilka nowych ulepszeń. Poprawiliśmy tam jakość ścian, poprawiliśmy tam jakość tych połączeń dachowych, które zawsze są problematyczne. A poza tym, jeżeli mamy też taki typ zabudowy, to pamiętajmy o tym, że stabilność wszystkich tych nieruchomości wzrasta. Dodatkowo jeszcze trzeba pamiętać, że to jest lokalizacja około 10 minut spacerem od ulicy Piotrkowskiej. A więc dla wszystkich, którzy cenią sobie mieszkanie w Śródmieściu, którzy cenią sobie ten komfort nie nadużywania prywatnego samochodu albo w ogóle go nie posiadania, czemu bardzo kibicujemy, będzie to lokalizacja naprawdę, naprawdę fajna. Wiele osób, które mieszka na ulicy Wysokiej 30, Wysokiej 25-27, nie mówię już o ulicy Nawrot, tutaj przy Sienkiewicza w naszym zasobie, mówi, że albo już zrezygnowało z samochodu, albo się zastanawia, czy rzeczywiście ten samochód jest im potrzebny, ponieważ poruszają się no, w tym mieście de facto 15-minutowym. Wszędzie jest blisko, jest pełna infrastruktura. Dodatkowo jeszcze komunikacja, która jest w tym obszarze, to jest komunikacja, która dzieje się na ulicy Rydza Śmigłego, a więc bardzo bogata, tam jest bardzo duże nasycenie tej komunikacji. Jeżeli przejdziemy kawałek dalej, no to dochodzimy do ulicy Piłsudskiego i mamy tą arterię wschód-zachód. No a jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy związane z ulicą Piotrkowską i okolicami, to na nogach. Jeśli ktoś prowadzi w swoim życiu jakieś interesy bądź pracuje, także często musi jechać do Warszawy, 10 minut do dworca Łódź Fabryczna. A więc dzisiaj to położenie tego typu nieruchomości czy tego typu budynków może mieć kapitalne znaczenie dlatego, żeby chcieć się tam osiedlać. Teraz będziemy kłaść nacisk na to, żeby oddawać jak najwięcej mieszkań do dyspozycji miasta, ponieważ chcielibyśmy, żeby ta kolejka oczekujących, która jest w mieście, no, zmniejszała się w sposób dosyć szybki. Ja nie ukrywam też, że oczekuję na rozwiązania legislacyjne, ponieważ w projekcie ustawy o kredycie 0% jest na przykład projekt kredytu na partycypację, czyli na ten wkład do TBS-u. Wiele osób zwracało nam uwagę, szczególnie młodych takich na starcie, że to jest w ogóle super pomysł ten TBS, że to fajnie, że oni by chcieli, ale jednak partycypacja w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, no oni po prostu nie mają takich pieniędzy. I teraz gdyby powstał taki mechanizm finansowania właśnie szczególnie dla tej grupy partycypacji, to ja myślę, że ten nacisk na budownictwo TBS-u wzrośnie wielokrotnie. Za program dziękuję Widzewskie TBS.